Cześć, Jacek z tej strony. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać coś, co znalazłem w końcu w odpowiedniej cenie, czego szukałem od bardzo dawna. Albo po prostu ostatnio zamuliłem i zapomniałem, że ten produkt istnieje i go nie szukałem. Kiedyś był dużo droższy, teraz dostałem go za 49 zł sztukę. Oczywiście plus przesyłka, dlatego kupiłem dwie. Ale co to jest? Photix. Photography Specialists. Photix. Double Fold Umbrella. Podwójnie składana parasolka. I teraz, co w tym takiego super fajnego? Zwykła parasolka, ale zauważcie, ile miejsca ona zajmuje, jak bardzo kompaktowa ona jest. Jeżeli oczywiście skręcimy, tu mogłoby się jeszcze nawet troszeczkę schować. Tutaj bym 4 cm jeszcze to schował, ale rozumiem. I tak jest bardzo kompaktowa. Parasolka double fold, dlatego że jak widzicie, ona jak się rozkłada i składa, to środek tutaj, on też pracuje. On nie rozkłada się tak jak zwykła parasolka, on się chowa do środka, dzięki czemu objętość tej parasolki po złożeniu jest dużo mniejsza. Po rozłożeniu, o, pałąk też się przecież wysuwa, po rozłożeniu mamy parasolkę, którą mogę się łatwo zasłonić. Mamy parasolkę 91 cm bodajże. Zobaczcie, jak ona fajnie świeci. Ona ma taki materiał, o, teraz trochę wyszedłem pewnie z ostrości. Ta parasolka, bardzo fajnie wykonana, ma bardzo fajne w ogóle zatrzaski, takie niestandardowe. Tu jest taki plastik fajny, który się bardzo łatwo odhacza. Chowamy taką parasoleczkę. Mamy do niej pokrowiec. Bardzo dużo w ogóle modyfikatorów Photixa przychodzi z pokrowcem. I to jest całość. Ta wielkość to jest całość parasolki 91 cm. Dlaczego dla mnie to jest takie ważne i dlaczego ja się tam tym w ogóle ekscytuję? Dlatego, że ja zawsze swój zestaw strobistyczny, taki podróżny powiedzmy, chciałem ograniczyć do jednej torby na ramię. Taka standardowa torba na ramię po prostu. I z parasolką zawsze był problem. Tak samo na koncerty, jak jeździłem, zawsze brałem monopod, który jest odpowiednio dłuższy i do tego futerału od takiego starego statywu najtańszego fotograficznego wkładałem ten monopod i dużą parasolkę, 110 powiedzmy już teraz, bo 90 mi się popsuła, ale 90 nawet ledwo się mieściła w tym futerale. Ten futerał był odpowiednio większy. Ja to musiałem mieć na ramieniu, ja to musiałem mieć gdzieś przypięte. To mieści się do torby na ramię. Tego nie mam w osobnym futerale. To się mieści. A zamiast monopodu mam inny patent, który Wam pokażę w następnym filmie o moim zestawie takim podręcznym, strobistycznym. Ale to jest bardzo kompaktowych rozmiarów. Jak bardzo kompaktowych rozmiarów? To Wam pokażę na przykładzie parasolki, która ma bodajże 50 cm. Tutaj od końca do czubka. I teraz jak rozłożę tą parasolkę, to ona wygląda jakby była do koktajlu. Crucifix. No, co to jest za wielkość? A kupiłem specjalnie, bo coś takiego myślałem, że da mi, wiecie, bardzo kompaktowe, miękkie, światło bardzo lekkie, ręką mogę manewrować. Ale co to jest za jakość? Zacznijmy od tego, że jeżeli umieszczę lampę, muszę mieć umieszczoną poziomo, żeby to w ogóle dało jakiekolwiek wypełnienie fajne. Lampa jest umieszczona tak. Tutaj jest palnik. On musi być obniżony jakoś, żeby wycelować w ten środek. Same problemy. Z dużą parasolką, z większą, nie ma tych problemów, bo ten palnik bardziej wypełnia całą parasolkę. Ta parasolka daje lepszy rozkład światła w środku, a to jest gówno. Kupiłem, ale użyłem raz i mi się nie podobało. Zamiast tego dużo lepszy jest round flash, dish. Bo jest podobnych rozmiarów, a dużo bardziej kompaktowy i lepszy po prostu. Słaba jest ta parasolka. Ta parasolka od Photixa, ona ma rozmiar odpowiedni. Wielkość ma znaczenie przy modyfikatorach. Patrzcie, jak ona mnie cała zasłania. Z tą parasolką, ja na początku fotografowałem w ogóle samymi parasolkami i właśnie najtańszą możliwą
91 cm biała transparentna. One są w granicach kilkunastu nawet złotych, może 20 z groszem. To jest 49. To nie jest straszny skok cenowy. Nawet dla początkujących fotografów strobistów to będzie fajny zakup. Link oczywiście w opisie podam. A daje bardzo miękkie światło z bliska, także tym można się już bawić. Gorąco polecam. Ja naprawdę bardzo długo szukałem czegoś do mojego zestawu strobistycznego, takiego podróżniczego, znaczy podręcznego bardziej, powiedzmy. Tak dużo aż nie podróżuję, ale taki, który mieści się w jednej torbie. I to spełnia moje wszystkie wymagania. Biała parasolka w plenerze jest to najlepszy początek. Softboxy są czasem uciążliwe, są dobre do kontrolowania światłem, ale biała parasolka to jest najlepszy początek do zabawy ze światłem. Także gorąco polecam, sprawdźcie link w opisie. Dzięki bardzo poświęcony czas. To było tylko takie zaprezentowanie produktu. Kiedyś mam nadzieję, że nieraz zobaczycie mnie na backstage'u albo na jakiejś sesji z tą parasolką, albo ogólnie z parasolką w plenerze. Dla mnie super produkt, polecam, link w opisie, dzięki bardzo za poświęcony czas. Mam nadzieję, że jeżeli szukaliście czegoś takiego, to Wam się to przydało, a ja w następnym odcinku, albo przynajmniej w następnej serii odcinków, pokażę Wam mój cały taki ten podręczny zestaw fotograficzny do strobingu, jaki mam skompletowany w jednej torbie na ramię. Nie najlżejszej, ale się mieści i mieści się do większości takich toreb. Także dzięki jeszcze raz. Pamiętajcie, linki, komentarze, lajki, wszystko naraz i do usłyszenia lub zobaczenia następnym razem. Hej!